Cześć, witajcie w kolejnym kosie, czyli krótko o sprzęcie na SCDTV. Tutaj mamy torbę Helicona. Malutka, wykonana z poliestru. Trudne słowo. I teraz tak, rozpakowujemy. I mamy torbę. Bez żadnych udziwnień. Do góry nogami. Prosta taśma z góry, z możliwością regulacji. Zamek. Dodatkowe kieszenie jakieś ma? Na zewnątrz? Jest jedynie, na zewnątrz nic nie ma, ona jest czysta. A w środku? A w środku jest kieszonka taka. A, na drobniaki. Na drobniaki, która równocześnie pełni rolę pokrowca. To co widzieliście na początku. A, czyli panie i panowie, w szyku bojowym można iść na zakupy do Lidla, czy Biedronki lub innego. No, dodatkowo producent mają kamogromie, więc jeżeli ktoś chce zadać szyku na zakupach, czemu by nie? Mówię, naprawdę sprytna torba, w szczególności, że nie zawiera dużo miejsca. A jak z ładownością kilograma, ile tam ułożyłeś, Max? Ja w tym noszę plate carriera, około 7-8 kilo. Trzeba by było z jakimiś wampurami albo barherami tam się zgadać i ciekawe, ile by uniosło. No nie wiem, no mówię, 8 kilo normalnie w tym taszczę. No. No, 29 litrów podaje producent, więc no jest całkiem fajne rozwiązanie, na szybko i nie zajmuje miejsca po spakowaniu. A cenowo? Cenowo no trochę gorzej, bo to koło 7 dych chyba. No to jak ktoś cebula, to nie kupi, nie? No, można zawsze na jakąś promocję, ale to ile tam, 15%, 70%, no to nie jest dużo, tak? Ale nieźle. Nie, no fajne rozwiązanie. Jest szmatka. Fajne. Szmatka. Dla tam taktycznej damy. Dobra. Dokładnie. Nara. Nara.